Szanowni Państwo, witamy w nowej odsłonie programu Przegląd na antenie wielokulturowej telewizji regionalnej BMTV. Zapraszamy do śledzenia nas na stronie internetowej bmtv.lt, na Facebooku oraz prenumerowania naszego kanału na YouTube. W studiu, jak zwykle, ze mną jest Jerry Mayer, Raimund Klonowski i naszym gościem jest pan Piotr Jezierski, redaktor portalu IDA, wydawanego przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, doktor nauk humanistycznych i autor cyklu powieści o aligatorze. Kim jest aligator? Aligator to jest dziewczyna, nastolatka, bohaterka właśnie tego cyklu. Dziewczyna Polka z Warszawy, która jest troszeczkę tak związana z kresami wschodnimi przez to, że jej tata pracuje w pewnej fundacji. Nie pisze właściwie jakiej fundacji, ale można się domyślić i ten tata czasami podróżuje, a ona razem z nim na wschód. I jakie miejsce na wschodzie odwiedza? Z czym się to wiąże? W pierwszym tomie Przygód Aligatora odwiedza Wilno. Jedzie do Wilna razem z ojcem, potem następuje, znaczy potem ma kilka przygód, które powodują to, że się rozłącza od tego ojca, ale przy okazji spotyka wielu nowych przyjaciół i zakochuje się nie tylko w tym mieście, ale również w jednym z mieszkańców Wilna. Wiemy też, że aligator odwiedza nie tylko Wilno, ale wybiera się również na Ukrainę. W drugim tomie aligator jedzie, tak dokładnie, na Ukrainę. Odwiedza najpierw Lwów, potem rusza do Stanisławowa, a potem ląduje w Krzemieńcu. Razem z Wilnianinem? Razem, tak, do pewnego momentu razem, potem już nie powiem, co się dzieje. No tak. Ale takie są losy i przygody. No, trzeba zwrócić jednak uwagę, że Ukraina to nie tylko Lwów i Stanisławów, Litwa to nie tylko Wilno, więc wydaje się, że tej przestrzeni do kolejnych przygód jest całkiem dużo. Jest mnóstwo. Staram się to tak pisać, żeby to była zachęta do podróżowania w te rejony. No oczywiście na Ukrainę teraz niewiele osób może jechać, ale dla Polaków z Polski, żeby to była zachęta do tego, żeby odwiedzić Wilno, żeby odwiedzić Ukrainę, odwiedzić też inne zakamarki świata, o tym może za chwilę powiem, ale też dla mieszkańców Kresów, żeby na przykład zachęcić Polaków z Wilna, żeby odwiedzili Ukrainę, kiedy już będzie tam spokojnie, odwiedzili Czechy na przykład, bo nad tym teraz pracuję, albo żeby Czesi pojechali, dajmy na to, na Łotwę czy na Litwę. Właśnie, Polacy z Polski tak mało znają Kresów? Znają, myślę, że znają, bo podróżują czasami, ale myślę, że młodzież trochę słabiej się orientuje, gdzie warto pojechać, gdzie fajnie pojechać, jakie miasto odwiedzić. No na razie jest to taka zachęta do poruszania się po tych znanych wszystkim okolicach, ale czasami gdzieś tam odjeżdżam w bok, staram się pokazać jakieś miejsca, które widziałem w czasie własnych, prywatnych i służbowych podróży. No i tak troszeczkę poszperać po zakamarkach miast, których zwykle się nie odwiedza. Jakie to są miasta? No tak jak mówiłem, no, Wilno, na przykład Stanisławowie odwiedza bohaterka cmentarz, o którym mało kto wie, taki mały zarośnięty cmentarz, który tam miejscowi Polacy odnawiają, przynajmniej te polskie groby są odnawiane. W Krzemieńcu akurat, no tutaj jesteśmy w bardziej popularnych okolicach, bo odwiedzamy Liceum Krzemienieckie oczywiście, ale też bohaterka w tym Liceum Krzemienieckim wchodzi tam, gdzie nie każdy turysta wejdzie, na wieże, jakieś takie zakamareczki, które tam czasami udało mi się odwiedzić, zajrzeć gdzieś za drzwi, które zwykle są zamknięte i staram się takie rzeczy, takie miejsca też pokazywać. No teraz Aligator pracuje nad trzecim tomem, który zaczyna się w Czechach. Chciałem pokazać troszeczkę ten Śląsk Cieszyński, te okolice czeską stronę. No, pokazać te mosty Kołojabłonkowa na przykład, no, takie miejsce, które niby jest turystyczne, ale tak naprawdę mało kto o nim wie u nas. A potem aligator ruszy na Łotwę. I tutaj w Dyneburgu będzie też troszeczkę się poruszać po takich mniej oczywistych okolicach.
Tak nawiasem właśnie, skoro Pan mówi o Śląsku Cieszyńskim, coś, co może interesować może naszych widzów, to jak się ma polszczyzna tamtejsza? No i bardzo dobrze. Myślę, że Polacy tam się wspaniale organizują. Związek PZKO działa prężnie. Te domy PZKO to są właśnie miejsca takie, które jedno z nich przynajmniej aligator odwiedzi i będzie tam zaprzyjaźni się z jednym z pracowników domu. No ale no, myślę, że doskonale. Tam naprawdę kwitnie polska kultura, jest pokazywana. Te zespoły pieśni i tańca, różne festyny organizują Polacy z Czech. Myślę, że jest dobrze. Jeżeli chodzi o tą polszczyznę w Czechach, to warto tutaj wspomnieć, że nazwy, polskie nazwy miejscowości mają tam charakter oficjalny i język polski też ma tam charakter oficjalny. Polacy są oficjalnie uznawaną mniejszością narodową w Czechach. Z kolei też trudno Śląska Cieszyńskiego nie skojarzyć z Wileńszczyzną znowu, bo tam akurat na Śląsku Cieszyńskim jest też żwirkowisko, muzeum polskiego lotnictwa w jednym z domów polskich, których Polacy mają chyba tam z 30, jak nie więcej. I akurat Franciszek Żwirko, no to przecież urodził się w Święcianach, czyli rzut beretem zresztą od miejsca przyjścia na świat Józefa Piłsudskiego. Czy w książkach o aligatorze też jakieś tego rodzaju paralele są rysowane? Staram się je umieszczać. Tego akurat faktu nie ma, nie będzie chyba w najnowszym aligatorze, ale no ja zamierzam rozwijać tę serię. Chciałbym to pisać dalej i chciałbym, żeby aligator wracał do miejsc, w których już był. Także i do Wilna myślę, że niemal na pewno wróci w następnym tomie, tym już czwartym planowanym przeze mnie. No i być może taka historia właśnie się w nim znajdzie. Ale staram się poruszyć jakieś takie ciekawostki. Tam w pierwszym aligatorze troszeczkę mamy faktów dotyczących Piłsudskiego, dotyczących tego słynnego napadu na pociąg. Także są takie ciekawostki. To jest opowieść dla każdej publiczności, czy dla dzieci na przykład? To jest opowieść skierowana głównie do nastolatków. Ale jak dotąd widzę duży odzew wśród czytelników w różnym wieku, właśnie najbardziej w naszym. Ludzie w wieku około 40 lat bardzo lubią historie przygodowe, takie właśnie troszeczkę z młodzieżą, młodzieżowe, ale i przygodowe. Mhm. Jakoś im to przypomina tę serię o Panu Samochodziku i inne podobne właśnie, czy powieści Bagdaja, no właśnie, przede wszystkim tego Niziurskiego, nieszczęsnego może troszeczkę. A co służy właśnie jako inspiracja, czy do pisania tych powieści? Czy właśnie też tęsknota za takim duchem przygody utraconym gdzieś w pracy, w biurze i z dokumentami, czy coś więcej? Znaczy, duch przygody na pewno jest i no, prawdę mówiąc, ta główna bohaterka to jestem trochę ja, tylko że dziewczyna w wieku 16 lat. Ona ma 16 lat i ja właśnie tak to miałem w głowie. Bardzo mnie ciągnęło właśnie do różnych miejsc, do zwiedzania. No nie miałem tej odwagi, co ona, żeby ruszyć, aż tak się rzucić w wir przygody. Ale to tak troszeczkę jestem ja i to ona właśnie realizuje to, co ja bym chciał zobaczyć i zrobić może czasami. A po trochu są to też moje takie przeżycia, nie przeżycia, bo ja takich przygód nie mam, ale odwiedzam różne fajne miejsca w pracy, odwiedzam je też prywatnie. No i tak na przykład w Wielkim Skoku Aligatora zawodowo na Ukrainę jeździłem też prywatnie, ale tam się jeszcze... Przed wojną jeszcze nie? Jeszcze przed wojną, tak. Ale pojawia się jeszcze jeden kraj, nie chcę zdradzać jaki, w którym już pojechałem całkiem prywatnie i tam w finale właśnie jest kilka faktów dotyczących Piłsudskiego. Myślę, że takich mniej znanych historii wokół niego. Także to jest duża przyjemność dla mnie. Bardzo lubię pisać takie historie. Wcale nie tęsknię za pisaniem dla dorosłych. Chyba to jest frajda pisać dla młodszego czytelnika, bo też można troszeczkę popuścić wodze wyobraźni i nie być takim sztywnym bardziej, tylko się rozluźnić. A wracając do faktów o Piłsudskiego, jakieś pikantne?
No, no tak, jakiś tam romansik był przypuszczalnie, ale nie będę mówił gdzie i z kim, bo nie chcę mówić jeszcze gdzie. Oczywiście. Odgadnąć to raczej nie jest łatwo takich rzeczy. Mhm. Zważywszy na to, że nasz marszałek prowadził życie intensywne, nie tylko polityczne, ale czy to nie jest też może tak, że ta literatura dla dorosłych się w którymś momencie niepotrzebnie napuszyła i uznała za bardziej poważną niż jest, a Aligator wraca do tych korzeni, czyli do tego, żeby literatura była taką właśnie przygodą. Rozrywką. Znaczy tak, no na pewno jest to rozrywka, ale literatura dla dorosłych też może być rozrywką. No. Ja mam teraz, mam dużą przyjemność w pisaniu Aligatora, ale przez to, że no też na przykład to, że jest to, są to powieści dla młodzieży, powoduje to, że no pewnych rzeczy się nie porusza. Tu już nie chodzi o moralność czy jakieś sprawy takie dotyczące dorosłego życia, tylko na przykład staram się, no teraz nie pojawia się wojna w Ukrainie. To się wszystko dzieje jakby tuż przed. Ale marzy mi się taka seria, albo chociaż jedna książka, już po napisaniu kilku aligatorów, gdzie aligator ma już tych lat 20 kilka, nie 16, i może opowiedzieć o tym, co się działo w międzyczasie. I wtedy by była wojna, wtedy by był COVID, wtedy wszystkie te nasze problemy codzienności by się pojawiły. Taką książkę dla dorosłych już. No dla takiego aligatora na pewno taki COVID to musiał być koszmar, zresztą nie tylko dla niego, myślę. Myślę, że by uciekła z kwarantanny. Zresztą zależy jeszcze, gdzie w różnych krajach te tryby covidowe różnie się przedstawiały. Ale ja tak sobie przypominam książki dla młodzieży, dla dzieci, jak Kajtuś Czarodziej czy Kaktusy z Zielonej Ulicy, które no, poruszały jednak te tematy takie zupełnie dorosłe, wszak i COVID, i wojna, one, tak jak tutaj zostało to wspomniane, dotyczą wszystkich niezależnie od wieku. No tak, tak. Ale tutaj no, po prostu postanowiłem, że to będzie się tak troszeczkę z boku trzymało czasowo. Ale napisanie czegoś takiego właśnie z problemem i sprzedanie tego młodemu czytelnikowi to jest wyzwanie i fajna sprawa. Także nie wiem, czy kiedyś go nie podejmę. A propos wyzwań, to przynajmniej tak to sobie wyobrażam, że pisanie książki umiejscowionej w jakimś mieście, w jakichś jego realiach, no to wiąże się z tym, że przed tym i w trakcie pisania chyba trzeba też dużo książek przeczytać, żeby mieć te fakty wszystkie uporządkowane. No to jest cała radość pisania, kiedy ma się jakiś pomysł na powieść, a potem trzeba pogrzebać i poczytać i poszukać. To jest naprawdę, to dla mnie to jest jedna właśnie połowa frajdy. Szukanie materiałów, sprawdzanie tego, znaczy szukanie jakichś ciekawostek, ale też sprawdzanie tego, czy coś rzeczywiście wyglądało tak, jak ja to zapamiętałem, czy nawet sprawdzanie tego, czy aligator, zwykle staram się, żeby aligator przebywał w miejscach, w których ja już byłem. Także staram się, chciałbym w miarę możliwości, jeżdżę też do tych miejsc i sprawdzam, czy one nadal wyglądają tak, jak je pamiętałem, czy to nie był jakiś psikus pamięci, że jakiś dom wyglądał tak jak myślę, on był zupełnie gdzie indziej, albo to w ogóle nie istniało. Technologia pomaga? No pomaga troszeczkę, tak, ale też nie wszędzie dociera to oko Google'a. Może to i dobrze. Dobrze. Coś musi zostać zakryte. Jest i mapillary w razie czego. No, jest, tylko z drugiej strony w takim razie, no, w jaki sposób książka zachęci czytelnika do odwiedzenia Wilna, skoro on po prostu wpisze adres, o którym przeczytał, no i sobie zobaczy te kamienice jeszcze coś. Wtedy już nie zostaje miejsca na wyobraźnię. Ale wiesz, nie wiem, czy się zgadzacie panowie ze mną, ale myślę, że jednak nie do końca tak wygląda na tych Google Street View jak na żywo. Myślę, że jednak na żywo lepiej zobaczyć. Nie wiem, jak... Ta kamera nie wjeżdża w bramy. Nie wjeżdża do bram. Na przykład. Nie zagląda do podwórek. No ewentualnie można zobaczyć, co jest na dachu, no ale... Ale to też brak szczegółów. Do mieszkania nie wchodzi jeszcze, na szczęście. Całe szczęście. Chociaż kto wie, co przyniesie rewolucja inteligentnych rzeczy. A w jaki sposób
w ogóle wybierane jest miejsce, gdzie się toczy ta przygoda? No staram się tak poruszać właśnie w tych kresowych okolicach. Staram się opisywać miejsca, to ode mnie właśnie zależy, bo staram się opisywać miejsca, w których było mi dobrze albo widziałem coś fajnego. I to na tym głównie polega. No, marzy mi się teraz jeszcze taki tom, który byłby głównie białoruski, coś się poruszać po tych okolicach, bo dla mnie cała moja prywatna przygoda z kresami zaczęła się, jak miałem lat 12, zdaje się, od Białorusi. Dawno pan tam nie był? Oj, nie byłem chyba od 2019. A, podobnie. No tak, teraz trudniej. No ale to też właśnie dlatego nie podejmuję tego tematu. Myślę, że ten trzeci aligator byłby białoruski, gdyby nie to, że ja dawno tam nie byłem i nie mogę niektórych rzeczy sprawdzić. No ale jeszcze wszystko przed nami. No, kto wie, no, jeżeli by się tak poruszać w tematyce kresowej, no to Polacy docierali też swego czasu i do Harbinu i są w Brazylii. To można sporo też po różnych kontynentach. No, na razie jesteśmy tylko w Europie, bo ja się dalej nie poruszałem. Także ja muszę tam najpierw pojechać i to zobaczyć. Chociaż kto wie, może się tak... Spróbuję może napisać kiedyś o miejscu, w którym nigdy nie byłem. Zobaczymy, czy czytelnicy się skapują. Czytelnicy raczej nie są głupi z natury, a nie uważa pan, że to jest jednak pewne i wyzwanie, i samoograniczenie pisać tylko o rzeczach, o których ma się pojęcie? Nie. No, to tylko dotyczy tych geograficznych właśnie te lokalizacji, a piszę sporo o rzeczach, o których nie mam pojęcia i dopiero się ich uczę, właśnie szukając materiału do tego i zapoznając się z tymi tematami. No. Tak na przykład grzebanie w historii. No, ja bardzo lubię historię, no ale mam leniwy mózg. Lubię czytać książki historyczne, ale strasznie mało zapamiętuję. Także ja odkrywam na nowo mnóstwo rzeczy pisząc aligatory. Tak samo jak czytając książki, po które już kiedyś sięgałem. Ale to jest takie snucie opowieści na podstawie tych faktów historycznych, czy... Nie. No mamy jeszcze to wszystko wpasowaną przygodę. To nie tylko są fakty historyczne, ale również myślę, że w miarę oryginalna przygoda aligatora, która gdzieś tam te fakty wydobywa, przypomina, ale nie jest to tak oschłe jak podręcznik do historii w szkole podstawowej, tylko myślę, że to ożywia historię, taki pisarz. Bo aligator odkrywa, tak? Tak. Tak, jest, znaczy mam taki odzew czytelników, że i na tym mi zależało, że potrafię w ciekawy sposób sprzedać historię, znaczy sprzedać, opowiedzieć czytelnikowi i druga sprawa, że też te powieści mają taki przyjemny walor turystyczny, jako przewodniki nawet, że ładnie opisuję te przestrzenie, nie jestem natrętny, wpisuję to ponoć ładnie właśnie w całą intrygę i czytelnicy chcą ruszać, chcą zobaczyć, chcą potwierdzić, czy albo odwiedzić chociażby te miejsca, w których aligator był. Mhm. Wileńscy na przykład przewodnicy turystyczni jeszcze nie stworzyli trasy śladami aligatora? Jeszcze nie, ale może mam nadzieję, że coś takiego nastąpi. Uczniowie jednej szkoły tak ruszyli troszeczkę tropem aligatora i powstał bardzo fajny filmik. Kilka filmików właśnie o aligatorze. To znaczy, że postać żyje swoim życiem już niezależnie od autora. No bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy i chciałbym dalej nad nią pracować, a jak już tak zrobię sobie przerwę z kresami, to myślę o tym, żeby napisać aligatora, który się będzie dział w moim mieście w Warszawie i troszeczkę tam nawet nie sprzedać, nie przedstawić postaci historycznych zbyt wielu, ale bazować na postaciach mniej znanych, na mojej rodzinie, na moim pradziadku. Troszeczkę powstania warszawskiego wrzucić, troszeczkę tego, co się działo po wojnie i chciałbym coś takiego napisać, tak o swoich śmieciach. No, z pewnością. Bo pan też naukowo się zajmował właśnie badaniem Warszawy. Nie, naukowo nie. Pisałem jeszcze wcześniej, pisałem dla dorosłych książki o Warszawie.
napisałem taki kryminał z taką nutką fantastyczną, Kochankowie brzydszej córki, który się dzieje właśnie na warszawskiej Pradze w latach 60., ale troszeczkę tam się pobawiłem z historią i no, zrobiłem sobie taki mały eksperyment, co by było, gdyby po II wojnie światowej nie Niemcy zostały podzielone na wschodnie i zachodnie, ale Polska wzdłuż linii Wisły i w takim świecie się to rozgrywa, ale tam jest troszeczkę faktów historycznych i realiów tej Pragi z lat 60. wymieszanych właśnie z fikcją całkowicie. A zawodowo zajmowałem się właściwie historią kultury popularnej. Znaczy nie zawodowo, tylko naukowo. Mhm. I ma pan nadzieję, że Aligator też do tej kultury popularnej wejdzie? No mam nadzieję, że już wchodzi. Po cichu, no, skoro dzieci już robią trasy turystyczne, to jest dobry znak. No bardzo mnie to ucieszyło, że jest taki odzew i Aligator też żyje na kresach, bo widzę, że dzieci to czytają i są zainteresowane. No, czy dowodem jest to, że zostałem zaproszony na warsztaty, właśnie dlatego jestem dzisiaj w Wilnie, że zostałem zaproszony na zrobienie takich warsztatów dla uczniów w szkole. Takich warsztatów stworzenia historii, stworzenia opowieści, tego, jak taką konstrukcję stworzyć i jak fajny sposób opowiedzieć coś swojego. No a poza tym no, widzę też zainteresowanie tymi książkami, choćby jest takie internetowe forum miłośników pana Samochodzika, które no, przyznało Aligatorowi w Wilnie drugie miejsce w plebiscycie na książkę roku. Hmm. Także to mnie bardzo cieszy. Którego roku? Ubiegłego. Nie ubiegłego. 2022 czy trzeci? 2021. Przepraszam, 2021. Pięknie. Na 22 się jeszcze plebiscyt. Na 22 też startuje Wielki Skok Aligatora, startuje w tym konkursie, ale to dopiero we wrześniu będzie rozstrzygnięcie, także jeszcze... Wileńscy czytelnicy też mogą dać głos? Mogą, tylko muszą się tam zapisać do forum i mogą głosować wtedy. A skoro mówimy o wileńskich czytelnikach, gdzie mogliby nabyć książki o Aligatorze? No, książki o Aligatorze można w formie fizycznej otrzymać, pisząc na adres biura fundacji. Mhm. Przy czym Aligator w Wilnie już się wyczerpuje. To są ostatnie egzemplarze, jakie mamy. Wielkiego Skoku Aligatora mam jeszcze sporo, ale udało się w ostatnich miesiącach zrobić wersje elektroniczne tych książek. I obie są dostępne właśnie na portalu IDA w formacie PDF, w formacie MOBI i EPUB. Czyli te podstawowe takie formaty na czytniki e-booków. Dokładnie. Przy czym książki są jeszcze uzupełnione o mapki. To jest też taka wersja podrasowana. A może w planach jest też forma audiobooka? Tak, no chciałbym, ale muszę się tym jeszcze zająć. No, ja myślę, że byłoby bardzo interesującym akcentem, gdyby takiego audiobooka nagrali na przykład aktorzy z Wileńskiego Teatru Studio. To no, brzmiałoby na pewno po wileńsku. To by było wspaniałe, żeby takie słuchowisko powstało. No, ja bym się bardzo cieszył i z przyjemnością bym pomógł w stworzeniu takiego dzieła. To... Chciałem wrócić do tych warsztatów, o których pan mówił, to jak właśnie reagują młodzi na takie warsztaty, bo mówi się, że młodzież nie czyta i tak dalej, to młodzież by pisała? Czyta. No właśnie tak po tych warsztatach widzę, że młodzież czyta, że oczywiście na początku tak nieśmiało, kiedy pytaliśmy o to co, kiedy próbowaliśmy w tych warsztatach właśnie pytać o jakieś konkretne książki, to uczniowie mówili głównie o lekturach, a potem się nagle okazywało, że jednak jest coś więcej, że jednak są jakieś książki, które sięgają już całkowicie niezależnie. Poza kontekstem szkolnym. Tak. I to bardzo cieszy i naprawdę no, widać, że coś się dzieje. No. I tak w jakim wieku są uczestnicy warsztatów, tak mniej więcej? 5., 8. klasa. To były dwie grupy, młodsza i starsza. No,
Naprawdę. Młodsza była taka bardziej śmiała i więcej mówiła, więcej proponowała. Natomiast starsza grupa zadawała trudniejsze pytania i muszę powiedzieć, że no była dużo bardziej odczytana. Piąta, ósma klasa na system polski, tak? Nie, na system litewski. Jasne. Co, ale w jednym i drugim systemie to są te same klasy. Możliwe. Tylko tak to się nazywa różnie, że gimnazjum, liceum, potem się już tak rozrzuca nomenklaturowo. Wspomniany pan samochodzik tutaj, no to ma się podobno doczekać ekranizacji przez jedną z dużych sieci telewizji w postaci serialu. Właśnie nie wiem, czekam, czy to będzie serial, czy film, bo no właśnie, jestem bardzo, bardzo, ja czekam, no chcę to zobaczyć. Na razie zaprezentowano chyba jakiś zwiastun, którym niewiele widać i samochód, który nie podoba się fanom, z tego co zauważyłem w internecie. No ale to też sprawa tego, że zabrano się za pana samochodzika i templariuszy, czyli część powieści, która została już sfilmowana i była całkiem niezła, ta wersja z lat 60. czy początku 70., już nie pamiętam, z Mikulskim w roli głównej. No jest pamiętana do dzisiaj i oglądana, także szkoda, że nie zabrali się za jakiś tom, którego jeszcze nie widzieliśmy na ekranie. Ale ja czekam, ja chcę zobaczyć, jestem otwarty. Połączenie Fiata 126P z ciągnikiem to jest interesująca sprawa. No, ale to jednak odbiega trochę też od materiału źródłowego. Tak. Wiadomo, film się rządzi swoimi prawami. Jak by się pan czuł, gdyby kiedyś przyszło jakieś duże studio z propozycją, żeby zekranizować właśnie Aligatora? Nie no, bardzo bym się cieszył. Nawet zrobiłem taki żart prymaprylisowy w tym roku na Facebooku, że wrzuciłem, trochę nad tym siedziałem, zmontowałem zwiastun właśnie Wielkiego Skoku Aligatora i wrzuciłem i było duże zainteresowanie. Niektórzy myśleli, że naprawdę coś powstanie. No ja bym się bardzo cieszył, bardzo bym był zainteresowany współpracą też i pomocą w realizacji takiego filmu, bo troszeczkę wokół filmu się kręciłem i mam takie wykształcenie pierwsze. Ale właśnie to pan wyreżyserował ten zwiastun, czy tam sfilmował? Ja go zmontowałem, także też wyreżyserowałem, ale to były gotowe zdjęcia, także nie. Myślał pan nad tym, kogo by obsadził, w jakiej roli? O Jezu, nie myślałem. Nie myślałem faktycznie. Nie znam się za bardzo na młodych aktorach, a tam musiałoby być sporo młodych twarzy. Także nie wiem nawet, kto jak się nazywa i może kojarzy jakieś twarze, ale nie. Wolałby pan, żeby to nie był taki casting, gdzie 16-latków grają aktorzy 20-paroletni? No oczywiście, ale myślę, że to by było nieuniknione, żeby Józka, czyli chłopaka Aliny, Aligatora, zagrał, albo ją zagrała jakaś 18-19-latka. No myślę, że takie rzeczy się zdarzają. A może powinien to być po prostu film 3D? Ale był animowany, no. No może. Ja jestem otwarty na propozycje. No ten temat, jak widzimy, dopiero się rozkręca. A my czekamy na kolejne serie z cyklu o Aligatorze. Staram się. Szanowni Państwo, naszym gościem był pan Piotr Jezierski, doktor nauk humanistycznych, redaktor portalu IDA, prowadzonego przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie i autor cyklu książek o Aligatorze, które można nabyć na adresie, który podajemy pod filmem. W studiu Jerry Mayer, Raimund Kronowski i to był program Przegląd na antenie wielokulturowej telewizji regionalnej BNTV. Dziękujemy za uwagę.